Zapraszamy na bezpośrednią transmisję z targowiska instrumentów, z 10. targowiska instrumentów na Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie. Ostatnie to są chwile, żeby spakować się i zsuwał z ogromną prędkością do nas ruszać i dojechać i spotkać twórców instrumentów, a także ich miłośników. Na przykład Katarzyna Zedel do nas odwrócona tyłem, pięknie gra na harmonii. Na harmonii, którą remontowała Kasia Tucholska. Kasia. Druga z dam o imieniu Kasia, które zajmują się reparacją instrumentów. Od lat. I dwa słowa o tym, co to za instrument. To jest rozciągana 24-basowa harmonia trzyrzędowa. Produkcji Radka. Ostroju concertino i na, basy są nastrojone na 445 Hz. Jak na starą harmonię, to jest niestandardowy strój. Wszystkie części są oryginalne, oprócz może pasków, które się zużywają. Jest bardzo wytrzymała i solidnie zbudowana. Przeszła ze mną 12 lat w różnych warunkach. Dziękujemy. A Kasia jest osobą, która była już na pierwszym targowisku instrumentów lat temu 10 i już można znaleźć na YouTubie filmik sprzed 10 lat, kiedy ona opowiada o harmonii, którą robiła. A osobą, która pojawiła się po pewnym czasie, jest Jacek Żelazek, nasz serdeczny przyjaciel z wielu miejsc w Polsce, ponieważ jest w trakcie przeprowadzki. I oprócz tego, że świetnie robi bębny, to właśnie buduje pracownię i stodołę. Stodołę i pracownię. I na końcu dom. I co to za instrument? No to tak, to jest nasz tedrik. To jest egipski instrument, egipski, syryjski, ogólnie Bliski Wschód. To są bendiry, to są bębny obręczowe, ogólnie to są bębny obręczowe. Na przykład na tym bębnie się gra w ten sposób, że jest na kolanie. Albo może być taki bęben obręczowy, bardzo podobny do naszego bębna radomskiego. Właściwie wygląda tak samo, ma drobne różnice, ponieważ on jest zrobiony w ten sposób, żeby też było można grać na kolanie, żeby było można... I to był wyśmienitej klasy majster Jacek Żelazek, który cały czas remontuje dla mnie jeden bębenek od miesięcy. I uwaga, tutaj brutalnie wkraczamy w sytuację, kiedy licznie zgromadzona publiczność nie pozwala odejść od stoiska Markowi Kruczkowi i Jerzemu Pankowi oraz Fryderykowi Kruczkowi, który jest wybitnym skrzypkiem. I mamy jednych z najlepszych, a zarazem nielicznych, budowniczych cymbałów w tym kraju, w Polsce. Bardzo prosimy. Skąd panowie przybyli? Przybyliśmy z Kutomy, z województwa podkarpackiego. Wykonujemy cymbały rzeszowskie, tradycyjne, z okolic Kutomy. I lubimy to robić. Anegdota głosi, że panowie posadzili już las, aby mieć z czego robić cymbały w przyszłych pokoleniach. Także zamierzają chyba długo działać. Co to za las? Las musi być wesoły, bo po prostu nie będzie duszy w tym instrumencie. Musi być to jeszcze drewno bukowe, musi być to drewno świerkowe, troszkę orzecha, śliwy na palcety, którymi się po prostu gra. I oczywiście jaworowe drzewo, i wesoło śpiewa. A my też wesoło zmierzamy dalej krokiem, który nas zaprowadzi do twórcy z miasta Łódź. Twórca z miasta Łódź przedstawi się sam. Adam Buch.
Michaels z Łodzi. Proszę bardzo, proszę pana opowiedzieć o swojej twórczości i jej dynamicznym rozwoju od lat kilku. Tak, moja twórczość to zaczęło się w 2014 roku. Zaczęło się od Fideli. Jedna z pierwszych, jakie zbudowałem. Fidel średniowieczna. Mniej więcej powstawały w XII-XIII wieku we Włoszech. Tutaj mamy inne troszeczkę rodzaje fideli z płaskim wierzchem, pięciostrunowe. Tutaj już jeszcze rzadziej spotykana citola i biela. To są instrumenty dawne, a więc założone są struny jelitowe albo jelitowe w srebrnym oplocie, tak jak tutaj. Więc w żaden sposób współczesność tutaj nie ma prawa wejść, żadnego plastiku, żadnego nylonu. Prawdziwe, dawne instrumenty. Czyli najprawdziwsza prawda. A my zmierzamy dalej. I człowiek, twórca o krzywce bardzo eleganckiej, Cukier. Proszę się przedstawić i opowiadać wszystko. Jestem Cukier. Kuba. Zajmuję się budową właśnie subiów gorajskich. Czasem też eksperymentuję, tak jak tutaj. To jest klasyczna czterostrunowa, to jest dziewięcio. No i suka charakteryzuje się tym, że nie dociskamy jak klasycznie w gitarze albo w skrzypcach, tylko gramy paznokciami po boku. Żeby słuchać i słuchać, ale twórca przerwał. Teraz znajdujemy się w bardzo specjalnej sytuacji, ponieważ twórca tych oto instrumentów do nas biegnie. A biegnie do nas nie kto inny, tylko król. Andrzej Tadeusz, autor Cwaków. Tutaj mamy żonę króla. Pani Marto, dopóki król do nas nie dobiegnie, proszę powiedzieć, co to za instrument? Widać lira korbowa. Ona troszeczkę się różni od innych lir korbowych, ponieważ ma pudło rezonansowe, jakby to powiedzieć, autorskie. To jest właśnie cała idea w Spaka, polega na tym, że to pudło rezonansowe ma przednią i tylną, jak to się nazywa, przednia i tylna ściana, tylko próbuję tą część. Czyli poprawia dźwięk. Taka jest teoria, ale ja nie zagram, bo nie umiem. Król nie dobiegł, ale biegniemy my dalej. Szybko biegniemy dalej, dalej i dalej. Otóż twórca, który nie dobiegł, buduje instrumenty w SPAK. Stąd nazwa wszystkich instrumentów i zasada też konstrukcyjna. A tutaj będzie bardziej klasycznie. Otóż mamy przed sobą kwiat lutnictwa podhalańskiego. Panowie się przedstawią i opowiedzą tak ze dwa sekrety. Michał Różak, mieszkam w Kościelisku. Przyjechaliśmy z kolegą właśnie tutaj pokazać swoje instrumenty, żeby ktoś mógł to zobaczyć, popróbować. Co więcej mogę powiedzieć? Ja nazywam się Jacek Krupa. Też mieszkam w Kościelisku. Jesteśmy kolegami, praktycznie sąsiadami. Skończyliśmy tam samą szkołę w Zakopanem Kenara. Michał jeszcze poszedł na studia do Poznania. I tym się zajmujemy w pracowni. I panowie bardzo lubią się zajmować tym, czym się zajmują dzięki szkole właśnie niezrównanej Kenarowi. Kenara, tak. I my jesteśmy bardzo dumni tak od 2 lat, że możemy gościć panów. Mamy abonament na pańską obecność. A i my się cieszymy bardzo i myślę, że się będziemy dalej spotykać. Jak no, będzie minister tutaj robił takie piękne imprezy, to będziemy stale przy nim. Biegniemy do następnego. No, dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich kolegów.
Przepraszam bardzo. Dzień dobry. A teraz z pewnym wzruszeniem przedstawiam nie tylko twórcę, ale wynalazcę instrumentów i instrumentu bardzo szczególnego, pan Tomasz Dziubiński. Bardzo prosimy. Przepraszam bardzo, że bez maseczki. Ja też. To jest portatyw guzikowy. On dlatego jest guzikowy, ponieważ jest dedykowany akordeonistom. I dla nich został zbudowany, zresztą pomysłodawcą budowy tego instrumentu jest też wirtuos akordeonu. No i cóż, zadanie zostało wykonane i taki instrument powstał. Dodatkowo cechą tego instrumentu jest możliwość przestrajania go o pół tonu w dół. To jest osiągane za pomocą dostroików. Także oprócz tego, że możemy go precyzyjnie sobie nastroić w każdym pomieszczeniu, przy każdym ciśnieniu atmosferycznym, to dodatkowo można się dostroić do dowolnego stroju w zakresie od 419 do 442. W tej chwili jest nastrojony dla tego pomieszczenia na 442. Czy możemy usłyszeć instrument? Ja mogę... Kalipować. Tak. Ja przepraszam bardzo, ale zagram tylko gamę. Melodyjka, no nie podejmę się. To tylko tyle. Także bardzo dziękuję. My też bardzo dziękujemy. I ostatni z naszych gości dzisiaj, pan Jacek Grekow z Białegostoku, dobrze pamiętam? Tak, jesteśmy w Białymstoku. To prosimy o opowieść o tym, co to za świat. Mamy flety kawał. To są bałkańskie flety. Te akurat co mam, to są model bułgarski. Robimy już od paru lat chyba jedynie w Polsce flety kawał z Bułgarii. No i chyba zostało, to jest ciekawe, że to jest flet właśnie taki krawędziowy, czyli jakby dmucha się pod kątem krawędź, prawda? To jest to. Cały jest drewniany. No mogę zagrać chyba na koniec, to jest jakaś tam zdówka. Więcej możliwości dźwiękowe. Robimy je z różnych materiałów. Najczęściej z drewna takiego twardego, palisander, drzewo różane, ale też z takich polskiego drewna, ze śliwy też niezłe wychodzą. Niezłe wychodzą kawały. Mamy też w trzech rozmiarach kawał D, kawał trochę wyższy, dłuższy C, no i najdłuższy kawał B. Można zobaczyć, jak taki kawał niski działa, nie? Super. Dziękuję. To my dziękujemy. A za nami scena. Scena Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Tam chyba widać nawet napis, widać piękne ozdoby. Bo jak się skończy targowisko o godzinie 18, to godzina na zwinięcie stołów, porządki, lekki odpoczynek i o 19 startujemy z nocą tańca do godziny 5 nad ranem. Podobno i legalnie, bo zazwyczaj niedobitki z nas wszystkich tańczących do muzyki tych 30 kapel, które się zawsze zapisują, no w okolicy tańcują czasami nawet do 9 rano. No bo na tym to wszystko polega, żeby szaleć bez miary. Zapraszamy.